W minioną sobotę 6 sierpnia podopieczni Pawła Sibika zagrali ostatni mecz kontrolny przed zbliżającymi się rozgrywkami czwartej ligi. Przeciwnikiem Lechii Dzierżoniów był grający na co dzień w klasie okręgowej zespół LKS Bystrzyca Górna, z którym udało się wygrać aż 5-0. Okres przygotowawczy, no, tak można powiedzieć, dobiegł końca. Tydzień meczowy teraz już nas czeka. Przede wszystkim to cieszy fakt, że nie ma jakichś poważnych urazów. Troszkę jest to też ten okres zaburzony, tym bardziej, że teraz też były te Mistrzostwa Polski w regionsach i też nasi zawodnicy gdzieś tam brali udział, będą brali dalej. Natomiast z całego okresu myślę, że możemy być zadowoleni, bo przebiegł on na tyle poprawnie, że tak jak mówię, bez jakichś tam większych urazów, jedynie Bartek Rzepski, czekamy na niego, ponieważ on jeszcze w okresie tym takim przed przygotowaniami już na indywidualnych zajęciach doznał urazu złamania kości piątej śródstopia i to jest na tyle ten uraz, że nie wiemy, kiedy on będzie mógł już wznowić zajęcia. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji. Bez urazów w tych grach wszystkich kontrolnych to na pewno mieliśmy fajny materiał, bo graliśmy z zespołami, które grają w trzeciej lidze, czy tam z Zagłębiem Lubin, z centralnej ligi chłopaki, więc tutaj myślę, że pozytywnie przepracowany ten okres i w zasadzie no, uważam, że jesteśmy gotowi już do tego, żeby rozpocząć rozgrywki. Z zawodników, którzy do nas doszli, no to jest Galuba Wiktor, to jest Damian Bogacz, no i jest Wasilewski. Natomiast też duża grupa doszła chłopaków z drużyny juniorskiej, a odeszli Elton, Jaros, Miazga, Aldeir, Knyrek. To były takie zmiany, które już wydaje mi się były potrzebne, dlatego że niektórzy zawodnicy no, wiecznie tymi rezerwowymi na pewno nie chcą być, a ci, którzy mieli pomysł na inną swoją jakąś tam dalszą grę, no to zdecydowali tak, a nie inaczej. Uważam, że przede wszystkim trzon zespołu został, że ta kadra i ten zespół jest na tyle skonsolidowany, że tutaj nie będzie jakichś większych, uważam, widocznych zmian pod względem naszej gry. Uważam, że jakość nawet się jeszcze podniosła. Ja przede wszystkim bardzo dobrze, że szukamy przede wszystkim, jak mogę, szukamy gry do przodu. I tak fajnie zaczęliśmy, że każdy gdzieś tam podpowiadacie sobie, odwróć się sam, czas i gdzieś pchamy tą piłkę, pchamy w tym tłoku, te trudne, to co mówiliśmy, o to chodzi. Szkoda, że tej takiej kropki nad jej nie stawiamy, bo mamy naprawdę dogodne sytuacje i przewagę dużą. Powinniśmy to lepiej sfinalizować, nie? Bo ty miałeś dwie super okazje. Te celowniki jeszcze musimy nastawić lepiej troszkę, bo wiecie, no... W sumie te akcje zasługują na to, żeby je sfinalizować. Walczymy, no dwa razy nam się nie udało, można powiedzieć do trzech razy sztuka, ale nie patrzę w ten sposób na to. My przede wszystkim chcemy dalej pokazać coś, dobrą piłkę, bo uważam, że tak, pierwszy sezon przegrane baraże w karnych, no to jest loteria. Teraz nie potrafiliśmy zdobyć bramki, gdzie najwięcej zdobywamy w lidze i tej czegoś nam zabrakło. Natomiast zrobiliśmy progres, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, o mecze w Pucharze Polski. Czeka nas przecież teraz nagroda za to, że wygraliśmy Dolnośląski, gramy z Piastem Gliwice. Więc my tutaj na pewno cały czas progres robiliśmy. Szkoda, bo nie ukrywam, że jest to dla mnie też wielka porażka, że nie udało nam się awansować, ale widocznie tak los chciał i czegoś nam brakuje i mam nadzieję, że w tej rundzie, w tym sezonie
Uważam tak, że żeby się w tym sezonie utrzymać, trzeba grać o awans. Więc wszystkie zespoły, które tak podobnie będą myślały, no to na pewno ten sezon, ta runda będzie dużo trudniejsza niż była poprzednia. Natomiast my chcemy dalej grać dobrą piłkę i przede wszystkim promować tych naszych zawodników. Oni jeszcze mają umieć, mają patrzeć w przód, mają cały czas cieszyć się piłką. Mimo tego, że z wieloma jesteśmy już od dłuższego czasu i nie awansowaliśmy, to tak samo jak ja podchodzą do tego w ten sposób, że wiemy, że skoro czegoś jeszcze nam się nie udało zrobić, to mamy jeszcze braki, musimy nad tym pracować.